Witam Was serdecznie. Przed nami kolejny program Ani Słowo, Sto Miło. Dzisiaj moim Państwa gościem jest kanadyjski drwal. Dzień dobry. A witam Państwa serdecznie. Sylwek, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, wielu kibiców prosiło nas o to, żeby najbliższy odcinek był właśnie z Tobą. Powiedz mi dlaczego z Tobą i jak mam z Tobą rozmawiać nie o Sto Milu, skoro Ty tutaj jesteś chyba ostatnim Mohikaninem, ostatnim przedstawicielem tego wielkiego Sto Milu grającego jeszcze w Ekstraklasie. Na pewno miło z kibiców strony, że domagali się tego odcinka. Czy ostatni? Myślę, że nie, bo tu jeszcze paru po mnie zostanie na 100%. No, natomiast no, nie da się ukryć, że minęło już tutaj, jak dobrze liczę, 24 lata, kiedy pierwszy raz postawiłem tutaj w tym klubie swoją stopę i z drugiej strony minęło to jak no, z bicza strzelił. Tak? No, na pewno są tutaj z tym klubem związane moje wspaniałe wspomnienia tak z Ekstraklasy i są też te momenty, których by człowiek, że tak powiem, nie chciał przeżywać, a tym bardziej pamiętać, tak? Czyli spadek z Ekstraklasy. Natomiast kiedyś w rozmowie z doktorem marzyliśmy sobie, żeby nie było asfaltu wokół stadionu. W sensie ziścił, tak? Później następnym... Pamiętasz ten tutaj targ? No, przez wiele lat tutaj był ten targ. No, oczywiście, przecież my tutaj w tym hotelu mieszkaliśmy normalnie, tak? Czyli przez okno, że tak powiem, widzieliśmy co tam się dzieje. Z drugiej strony chodziliśmy tam na jakieś tam zakupy takie, no nie wiem, spożywcze małe, tak? Także ten targ doskonale pamiętam. Pamiętamy tutaj gości, którzy grali w trzy karty. Także tutaj parę przeżyć. Mówisz też na tym targu? Tak, oczywiście. Ja wiesz, jak byłem młody, oszukano mnie. Powiedziano mi biała, czarna, czerwona postaw. Postawiłem i nawet jak trafiłem, rozpieszło się wszystko, a pieniędzy nie ma. Wierz mi, że nas też próbowano oszukać, natomiast no, paru gości się zreflektowało, że jesteśmy piłkarzami, no i odpuścili nam, tak? Miałeś mniej szczęścia niż my. Powiedz mi, ty byłeś w tym klubie wtedy, kiedy było... Ty byłeś w klubie za świętej pamięci pana Niemyjskiego? Tak. Rzeczywiście był to czas, kiedy wydawało się, że 100 mil gdzieś tam za chwilę będzie na poziomie nawet Legii Warszawa czy Lecha Poznań. Były takie zapowiedzi? Myślę, że w pewnym momencie nawet finansowo byliśmy na tym samym poziomie, co największe kluby w Polsce w tamtym czasie. Natomiast ten sen też trwał krótko, wiadomo z jakich przyczyn, ale no, no, był tutaj taki plan, zalążek, że tak powiem, tego wszystkiego, żeby tutaj no, ocierać się o europejskie puchary i walczyć o Mistrzostwo Polski. Ale były też czasy, kiedy było biednie, kiedy nie było na jedzenie i ty też widziałeś rozterki, widziałeś to, co się działo. I czy powiedz mi, czy to, że gramy nadal na poziomie pierwszej ligi, to przede wszystkim ten, tak jak mówił Bobo Kaczmarek, warmińsko-mazurski charakter, atmosfera w szatni, bo wiele razy nie było pieniędzy, byliśmy bardzo nisko w tabeli, wszyscy skazywali nas na spadek, a my utrzymywaliśmy się w tej lidze. No na pewno jest to po części prawda, tak? Że tutaj no, coś jest w tej szatni, jakiś duch, nie wiem, pomaga w tych najcięższych momentach, że ten Stomil jest dalej na poziomie centralnym, przez moment go nie było, tak? W tej chwili jesteśmy na poziomie centralnym, jesteśmy na zapleczu Ekstraklasy. Natomiast no, parę razy w tym Stomilu to światło zgasło, tak? Nie da się ukryć, bo pierwszy raz zgasło bodajże rok po spadku z Ekstraklasy, gdzie nie było nic. Później dzięki pewnym ludziom ten Stomil z powrotem zaczął gdzieś tam istnieć. Może nie pod nazwą 100 mil, ale w tej siedzibie tego klubu. No, w tej chwili no, tak naprawdę no, niewiele nam potrzeba z jednej strony, żeby no, bić się o tą Ekstraklasę, a z drugiej strony jednak jeszcze trochę nam brakuje, tak? Przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy i sportowe i pozasportowe, tak? Bo i obiekt i na razie drużyna, która jest w przebudowie, tak? No, nie pozwala myśleć o Ekstraklasie. Czy ty, wiele lat grając w piłkę, wpuściłeś jakiegoś takiego babola potwornego, do którego, o którym gdzieś tam pamiętasz czasami? Czy byłeś na zasadzie takiej, że stało się, gramy dalej? Czy masz jakiś twój ogromny błąd, który pamiętasz, który mówisz, kurczę, jak ja mogłem kiedyś to? Nie, no pokaż mi bramkarza, który nie dał babola, tak? Nie ma takich ludzi, nie ma takich bramkarzy. Natomiast no, jedna bramka utkwiła mi w pamięci, pamiętam ją do tej pory, pamiętam kto ją strzelił, pamiętam z ilu metrów i był to Sylwek Czereszewski, który mi uderzył z Legią Warszawa na 1-0 z 40 metra. Tak? No, mogę się tutaj tłumaczyć, że piłka nie tak skozłowała, że dart była wymieniona przed meczem. Nie, to mój tylko i wyłącznie błąd. Ty 3/4 swojej kariery spędziłeś, 3/4
8/9 z tą ilą, ale też miałeś przygodę w Płocku i w Gdyni, tak? Tak, tak, tak. Krótko, krótko, ale treściwie, powiedz mi, w Płocku chyba dłużej pograłeś niż w Gdyni, czy nie? Jak to było? Bo to znaczy, było... powiem w ten sposób, no, po spadku tutaj trenerem w Płocku był Mieczysław Broniszewski, mnie ściągnął do Płocka. Też tam plany były tego typu, żeby gdzieś zaistnieć w pucharach. Nam się pośrednio to udało, bo zdobyliśmy, zagraliśmy w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków, która wywalczyła mistrzostwo Polski i ona zagrała, że tak powiem, w obecnej lidze mistrzów. My zagraliśmy w pucharze zdobywców pucharów. No i co, też tam był pomysł na to, żeby po prostu zbudować silną drużynę. Niestety w pewnym momencie to się gdzieś tam nie udało. No, poszukano winnych. No i wiadomo, tak, padło na niektórych chłopaków. Odszedłem stamtąd do chcącej awansować do Ekstraklasy Arki Gdynia. Tam pograłem rok, ale już niestety zdrowie odmówiło posłuszeństwa i trzeba było sobie dać spokój. No właśnie, z tym zdrowiem powiedzmy, bo teraz przygotowania, szczególnie zimą, są inne niż wiele lat temu. Ty doświadczyłeś tego katowania się po górach, jak wielu tak to nazywa? No oczywiście, że tak. No. Ja, my się śmiejemy tutaj teraz z tymi piłkarzami starszej daty. Teraz mają bajkę, tak? Znaczy raz, że mają bajkę. No. Teraz trener dba o to, żeby zawodnik nie był przemęczony, żeby nie miał zakwasów, żeby coś tam i tak dalej, i tak dalej. My jechaliśmy w 40 na obóz zimowy, wracało 20 żywych i oni grali. No. I po prostu tutaj nikt nie patrzył, czy ktoś jest zakwaszony, czy ktoś nie może schodzić po schodach. Nie, nie było takich rzeczy, także... No, inne jest podejście. Oczywiście tutaj bierzemy to troszeczkę na karby śmiechu, tak? Ale no, jest w tej chwili no, większa kontrola tego wysiłku i myślę, że jest więcej rzeczy robionych z głową, a nie na nosa. Tak? Najlepszy piłkarz, z którym grałeś w drużynie? Masz takiego? Czy najlepszy piłkarz? Który ci najbardziej, nie wiem, zachwycał, imponował, że robił różnicę na boisku, nie wiem, Adam Zejer, no nie wiem. Paru takich tak? zawodników było, naprawdę nie chciałbym tutaj kogoś pominąć, ale mógłbym wymienić naprawdę Rafał Kaczmarczyk, Ajdas Prekszajtis, Czarek Kucharski, no było ich naprawdę tutaj dużo, no Adasze Zejer, że to już nie muszę wspominać, tak. No to byli... A miałeś takiego swojego kata? W drużynie rywala, gdzie wiesz, na przykład Koniarek zjeba, który wiedziałeś, że kurczę, co mecz to ci strzela gola, czy gdzieś tam nie, zawsze gdzieś tam potrafi, nie miałem takiego, który akurat... Jak wpuszczałeś to wszystkim, jak broniłeś to wszystkich, tak? Dokładnie, tak. Nie było takich piłkarzy, którzy nagminnie, że tak powiem, je kuli, ale no wiadomo, no, uważam, że nie było takiego zawodnika, który miał patent na Wyłupskiego w ten sposób. Ty jesteś spokojnym człowiekiem? Do czasu, tak. No właśnie, ja Ciebie nigdy nie widziałem takiego, wiesz, wściekłego. Natomiast wiem, że wędkujesz często. Jak tylko może pozwala, nie wiem, czas, zdrowie, to łódeczka, wędka, cisza, spokój. Zdecydowanie, tak. Jest to mój sposób na jakieś tam pozbycie się stresu, moment na przemyślenia różnego rodzaju. Także z przyjemnością czekam na otwarcie sezonu 1 maja. Ale mówisz do czasu, czyli zaczęło ci się gdzieś tam wybuchnąć, nie wiem, czy jeszcze grając, czy nawet będąc teraz trenerem, gdzieś tam to się potrafi. Nie chciałbym tutaj opowiadać różne rzeczy, naprawdę. Mnie ciężko zdenerwować, ale jak ktoś już mnie zdenerwuje, to czasami no, nie jestem w stanie nad sobą zapanować. Jak ty wypoczywasz oprócz wędkowania? Grzyby też są grane? No, oczywiście, wszystko co związane z naturą, także nie mam z tym najmniejszego problemu. Poza tym przyjeżdżałem tutaj do Stomilu, powiedziałem obecnej mojej żonie, że zostajemy tutaj już do końca, bo to jest to miejsce, w którym chciałbym spędzić resztę swojego życia. No właśnie, ty grając w Stomilu tutaj mieszkałeś, potem wyjechałeś Płock, Gdynia i mogłeś tam zostać? Bo ty pochodzisz gdzieś tam spod Gdańska? Nie, ja pochodzę spod Malborka, dokładnie. Pochodzę rodowity Krzyżak, że tak powiem. Nie, mieszkaliśmy, że tak powiem, rodzice mieszkali że tak powiedzieć, w lesie, tak, byliśmy cały czas związani z naturą, jezioro blisko, las za płotem, że tak powiem. I przyjeżdżając tutaj, wiedziałem, że tutaj chcę zostać, bo to są moje klimaty. Czy trening bramkarski, gra bramkarza zmieniła się pewnie okrutnie, co? Oczywiście. Patrząc przede wszystkim na grę nogami. Jeszcze 15 lat temu ta gra nogami nie była tak ważna jak teraz. No, ja przechodziłem tą przemianę, gdzie bramkarz jeszcze mógł, że tak powiem, w początku mojej przygody z piłką mógł złapać piłkę od swojego obrońcy i tak dalej. Później przyszedł przepis, że nie może. No to była dla nas katorga, z kim nie rozmawiam, z
jakimkolwiek bramkarzem tam z tamtych czasów, to był ogromny dla nas problem. Natomiast no, w tej chwili no, bramkarz bez gry nogami to niestety już nie przeskoczy pewnego poziomu, tak? No niestety musi ta umiejętność gry nogami być na odpowiednim poziomie, żeby zaistnieć w pierwszej, drugiej lidze. Najlepszy bramkarz, którym grałeś? W lidze powiedzmy, z twoich czasów. Nie wiem, Robakiewicz, Szczęsny. Bo tych wielkich bramkarzy było sporo. Dudek, przecież Dudek też grał w polskiej lidze w tych Oczywiście, że tak. No, dla mnie największe takie wrażenie zrobił zdecydowanie Zbyszek, tak, Robakiewicz. Bo już, był to już, że tak powiem, jego schyłek kariery, ale imponował przede wszystkim spokojem, szybkością mimo takiego wieku. No, spokój nabył, tak, ze względu na doświadczenie, natomiast jego szybkość reakcji, doskok do przeciwnika w sytuacji 1 na 1, refleks, było naprawdę na wysokim poziomie. Powiedz mi, czy z tych ludzi, których trenowałeś w bramce, pewnie w Stomilu, bo jesteś bramkarzem w Stomilu, masz takiego, który nie wykorzystał swojego potencjału z różnych powodów? Oczywiście nie pytam o nazwiska. Tak, tak, jest. Czy widziałeś, że facet może zrobić wiele rzeczy, ale nie wiem, miał zabawę w głowie, źle się prowadził, może nie tyle, nie skupiał się na treningu? Nie, pod tym względem to mnie, natomiast zdrowie nie pozwoliło jednemu chłopakowi osiągnąć naprawdę wysokiego poziomu, bo miał na to potencjał niesamowity. Definicja dobrego bramkarza. Praca, warunki fizyczne. Bo wcześniej mówiło się, że musi być wielki chłop, teraz mówi się, że niekoniecznie musi być wielki. Oczywiście nie może być jest mały, natomiast nie wiem, refleks, czy wszystko musi, czy tych składowych jest wiele. Powiem inaczej, na grę w tej chwili bramkarza składa się naprawdę dużo elementów, wiele elementów, tak? Bo to jest gra na przedpolu, gra poza polem karnym, gra w polu karnym, gra nogami, wprowadzenie, jest dużo tych elementów. I niestety czasami tygodnia brakuje, żeby nad tym wszystkim popracować. Trzeba to gdzieś tam wplatać w poszczególne mikrocykle, żeby to gdzieś, żeby nad tym po prostu popracować. Zdrowie masz? Mam. Wszystko dobrze? Generalnie czujesz się, że jeszcze możesz? Wiadomo, że w pewnym wieku to już ktoś tam, jak ktoś nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Natomiast to ten profesjonalny futbol, bieganie po górach, przez wiele lat ciężary setki ton przerzucanych, też gdzieś tam może się odkładać. U Ciebie to jest okej? Okay? Odpukać na razie nie mam z tym najmniejszego problemu, także oby tak dalej. Czego mogę życzyć Wyłupskiemu? Powiedziałem, że marzyliśmy z doktorem o braku tego asfaltu na początku. Później nasze marzenie było to, żeby były światła. Doczekaliśmy z doktorem. Nowa płyta podgrzewana, mamy to. No i teraz zostało jedno marzenie, tak? To co dookoła tej pięknej płyty? No, byśmy chcieli właśnie dożyć tego, żebyśmy zagrali jeszcze mecz w Ekstraklasie na nowym stadionie, żebyśmy dożyli tego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, to przede wszystkim zdrowie dla najbliższych, dla chłopaków z drużyny, dla całego biura, dla wszystkich kibiców, którzy nas wspierają i tego trzeba sobie życzyć chyba na przyszłość. Czego więcej chcieć? Dzięki bardzo. Dzięki.